Spełniło się po prostu moje marzenie i jakby takie zatoczenie pełnego koła od momentu wyjścia z gniazda do powrotu do własnego. I trafił mi się taki dom sześciopokoleniowy z 1885 roku. No i w zasadzie to był dom, który sobie wymarzyłam i które nawet wymarzyło sobie moje dziecko. Bo jak wróciłam z Kanady do Polski, to tak przez dobrych 6-7 lat przymierzałam się do... No właśnie, jak to zrobić? Wszyscy albo co druga osoba spytana na ulicy przymierza się albo... No więc albo trzeba marzeniom swoim trzeba intensywnie pomagać. Ponieważ w marzeniu kiełkuje dopiero rzeczywistość. Więc wiedząc, że mam takie marzenie, zaczęłam po prostu robić wszystko, żeby zgromadzić, że tak powiem, może fundusz startowy, który by mi to umożliwił. Więc pracowałam na trzech etatach, udzielałam korepetycji z angielskiego, co jeszcze robiłam, pisałam. Zaczęłam. Nie można zarobić w Polsce? Nie można zarobić, ale jest to dodatkowy jak gdyby dochód może na przyjemności, może tak. Ponieważ nie miałam presji takiej, że to jest moje jedyne źródło utrzymania, to sprawiało mi to wielką przyjemność, a jednocześnie pozwalało na dokładanie do funduszu przeznaczonego na spełnienie marzenia. Tak. No i wiesz, i takim katalizatorem jak gdyby była wizyta w Bieszczadach, na ranczu u prezesa, na koniach byliśmy w Chmielu. I po dwóch tygodniach, jak trzeba było się spakować, moje dziecko po prostu powiedziało, że nigdzie nie jedzie, nie chciał wstać z łóżka, nie chciał się ubrać i zaczął płakać się. Dlaczego? No co się dzieje? Ja miał wtedy niespełna 7 lat. A on mówi, wiesz mamo, bo ja to bym chciał mieszkać na wsi, chciałbym mieć dom taki z rzeczką i ze zwierzętami i z jaszczurkami. Ja bym chciał po prostu mieć i krowę i to. Nie wiem, wiesz synu, no zobaczymy co się da zrobić, ale teraz i tak musimy wyjechać, zwolnić pokój, bo już skończyły nam pieniądze na wakacje. Ktoś inny czeka, stuka z bagażami pod drzwiami. Mówi, no chodź, będziemy coś działać. No i wysłałam go tak. Wysłałam go, słuchaj, na kolonie do Łeby. Po czym wsiadłam w internet w wehikuł i zaczęłam szukać. A ponieważ pamiętałam, że kiedyś mi ktoś powiedział, że najlepszy dla mnie i dla dziecka byłby taki region wzgórz Szczywnickich, Stawów Mielickich, no to poszukałam w tym kierunku. Nie góry, tylko na odwrót. I dobrze się stało, bo Stawy Mielickie kiedyś miały bardzo specyficzny mikroklimat. I tam jest naprawdę czyste powietrze, bo jeszcze znalazłam dom na terenie Natury 2000. Bez żadnego przemysłu, same ptaszki, żurawie i takie fajne rzeczy. No i trzeci dom, który mi wyskoczył, miał 6 zdjęć, które po prostu mnie tak złapały. Wciągnęły w ten screen. Zadzwoniłam, oferta była aktualna, na drugi dzień już siedziałam 70 km od Wrocławia w tym domu. I już wzięłam swojego ojca ze sobą, żeby już nikt mi nie mówił, że znowu ma jakieś szalone pomysły. Bo jak chodziłam sama, a potem opowiadałam, to tak dwa domy poprzednie były postponowane zupełnie, no, że tak powiem, przez rodzinę. No i ojcu się bardzo też podobało, ale co było bardzo ciekawe, to przytuliłam na jednej z framów, ponieważ były takie bardzo stare. One do mnie zaczęły mówić. Myślałam, że głosy słyszę. Co powiedziały? Kup nas? Nie, powiedziały, że są domem dla mnie. Powiedziały, żeby tutaj zamieszkać. I nie wiem, już mówię, może z widy jakieś miało, mamy czy coś, ale gadałam. Przynajmniej ta jedna w pokoju, który mam teraz sypialnię. No i tak się złożyło, słuchaj, że wszystkie kawałki puzzla się tak poukładały, że i cena była przystępna, i rodzina zaaprobowała, i ziemia przy tym była, więc kawałek fajnej łąki mam też. I tak się to jakoś wszystko posplatało, że ten dom trafił w moje ręce. I co dalej? A dalej, to trzeba go było ratować. Bo się okazało, że wszystko było zrobione bardzo fajnie, tak że można było wejść i zamieszkać. Tylko się okazało,
góra jest do wykończenia. Że te wszystkie framugi to były pomalowane tylko tak, a trzeba je tak naprawdę dobrze zrobić. Że mi sufit odpadł w pewnym momencie, bo był zrobiony z klepiska, plewo, ziarno słomowego. No i tak po kolei trzeba było remontować. Wymienić kominę, żeby było ogrzewanie w całym domu, bo tak to w zimie to tam się nie dało mieszkać, bo kominek ogrzewał dwa pomieszczenia, kuchnię i salon. Potem się okazało, że całe szczęście, że nie kominek rozebrało, bo okazało się, że właściciel poprzedni ten kominek tak zrobił, że rura ta od ciepła szła przez sufit, a tam jeszcze były deski sufitowe nie zdjęte. Nie poczułaś się okłamana przez framugę? Wiesz co, nie. Nie, nie, dlatego że ten dom był wart tego tak czy owak. Po prostu. Poza tym framuga mnie wcale nie okłamała. To nie framuga mnie okłamała, to nie jest dla mnie. Właściciel. A, no właśnie. Znaczy powiem tak. Ja widziałam, że kupując ten dom, drugie tyle pewnie włożę w jego konserwację. W każdym razie po 2,5 roku jest już wszystko skończone. Zabrałam się za małą architekturę, za ogród i teraz tam wojuję. Natomiast dom jest po prostu taki, jak mi framuga obiecała. Tam się wszyscy dobrze czują. Zawsze jest pełen ludzi, śmiechu, kichu. Zaczęłam tam wprowadzać moją drugą pasję, czyli meblować. Wielkie romantyki, poluję na nie po różnych giełdach. Jesteśmy w antykwariacie. Jesteśmy właśnie w antykwariacie, tak. A już widziałam tu parę rzeczy ładnych w domu. No wiesz, ja miałam tak dużo tego wszystkiego, że jak zaczęłam to przewozić, to ja sobie to wyglądałam. Teraz szukam bardzo namiętnie biurka. Biurka, starego biurka do mojej pięknej biblioteki. Ale takiego malutkiego. A co w tej bibliotece? Zostają dwa. Co czytają poeci? A co czytają poeci? O, poeci czytają bardzo fajne rzeczy. Ja mam bardzo dużo literatury anglojęzycznej, ze względu na to, że muszę trzymać kontakt z językiem, więc mam Margaret Atwood, no mam nieśmiertelnego Harry'ego Pottera bo, i Tolkiena, Władcy Pierścieni. Bardzo, bardzo lubię właśnie takie magiczne, fantastyczne klimaty. Ogromnie dużo poezji. Herbert, Prawnikowska jest Nowerska, Leśmian, co jeszcze, no, które czytałem na kresach, który pisze fantazję, a deklaruje, że fantazję nie czyta. Stąd moje pytanie, czy poeci czytają poezję? Czytają poezję, ponieważ są pewnego rodzaju perełki, które... Może być cały wielki tom wierszy, z którego tylko dwa coś dla mnie znaczą. I dla tych dwóch wierszy ten tom będę miała. Po prostu się, wiesz, poezję to się tak czyta wtedy, kiedy emocjonalnie coś do nich przyzywa. I bardzo często wyciągam właśnie te swoje ulubione tomy w różne dni, ze względu na emocje, z którymi mam do czynienia. Leśmiana na przykład i Pawlikowską Jasną Rzeską czytam zawsze wtedy, kiedy jest mi bardzo smutno. Może właśnie dlatego, że jest to taka romantyczna lektura. Jak jestem bardzo wkurzona, to na Puszę Polską albo Przemet Majera, Herberta. A Herberta opisy przecież są fantastyczne. Z Grobów. Majera to Puszyna się pierwsza. Także... Mam bardzo dużo współczesnych poetów, ponieważ chodzę na spotkania autorskie i się wymieniam tomikami, więc zawsze w którymś coś fajnego znajduję.